Witamy wszystkich na kanale Pancernego Korpusu Szwoleżerów. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować inny tryb. Ostatni chyba, jakiego nie prezentowaliśmy, czyli bitwy drużynowe. Odkąd w tym nowym patchu weszły już stałe składy, myślę, że drużynówki będą rozgrywane częściej, a zatem myślę, że częściej takie filmiki będą się pojawiać. U nas skład czysto klanowy, po przeciwnej stronie skład składający się z graczy klanowych, jak i nieklanowych. Różne klany, czyli skład mieszany. Tutaj po naszej stronie są czołgi 8 poziomu oraz czołg 6 poziomu, po drugiej stronie identyczny numer. Jeżeli nie wiecie, no to muszą być czołgi poziomu 8 i dwa czołgi poziomu 7 albo czołgi poziomu 8 i jeden czołg poziomu 6. Czołgi ciężkie, jak widzicie, jadą na stronę lewą, czołgi lekkie na stronę prawą. I oczekiwanie, co też zrobi przeciwnik. Czy się podzieli, czy pojedzie razem. Jeżeli pojedzie razem, to po którą stroną pojedzie. Kamil wzywa pomoc, że najprawdopodobniej został wyświecony. Tak samo teraz Rysiek. Pamiętajcie też, że zanim pojawi się ikonka, to mija jakieś 2-3 sekundy po wyświetleniu, czyli tak naprawdę zostali wyświeceni wcześniej. Oznacza to najprawdopodobniej, że ten 1390 jest gdzieś w okolicach, zapewne na linii 1. Ewentualnie Hellcat, jeżeli ma lornetę, też może troszeczkę te czołgi wcześniej wyświecić, niż sam zostanie zauważony. Niemniej oznacza to, że przeciwnik na pewno już gdzieś w okolicy jest i czeka. Czołgi ciężkie pokazały się na razie 3 tutaj, ale to zapewne świadczy, że jest ich tutaj więcej. No, Karwole niestety trafia w ziemię, no. Celność tego działa pozostawia trochę do życzenia. 1390 jest po stronie lewej, tak jak mówiłem, na linii 1. No tu całe szczęście nie przebił. I w tym momencie wiadomo, że wszystkie czołgi ciężkie są tutaj. Pytanie jeszcze tylko, gdzie jest Hellcat, natomiast nie jest on tutaj jeszcze tak groźny. Na 390 sobie bardzo odważnie to poczyna, naprawdę. No bo jeżeli tak na czołgi ciężkie, no to jest spore ryzyko. I odwaga albo głupota, bo jak wiecie, jedno jest bardzo, bardzo bliskie drugiego. I z szóstek mogliście zauważyć, strzelał ze złotej amunicji, ale to jest zrozumiałe, dlatego że ten czołg ma bardzo słabą penetrację i na normalnych pociskach nie mógłby tutaj zupełnie nic zrobić. Trzeba 90 cały czas świeci te czołgi. Pojawił się też Hellcat, czyli nie czai się nigdzie z tyłu. Ale ten gość w 90 ma tyle szczęścia przy tym, że gra tak odważnie, że nikt... No, ktoś go trafił, ale tylko raz. Naprawdę, pozazdrościć. No i w tym momencie wykończenie czołgu lekkiego. I wyjeżdżał dwa czołgi ciężkie. I trzeci jest bardzo groźnym przeciwnikiem. To musiało boleć. I teraz zwróćcie uwagę, koledzy koncentrują swoją uwagę na jednym czołgu, nie strzelają do obu. Póki co zostawiają tego ISA 6 i trzeci z tyłu byłby znacznie groźniejszy. Natomiast Rysiek, no niestety, ma już mało życia. Magiczny pancerz ISA 3. Ale udało się go skończyć. I teraz Rysiek jest już na dobicie. I zwróćcie uwagę na to, co teraz robi Karwalek. Karwalek teraz zasłania sobą Ryśka, pozwalając, żeby tamten strzelał do niego, nawet w bok. Nawet wtedy, jeżeli ma przebić, ale dzięki temu Rysiek cały czas żyje. Tamten gracz, jeżeli nie jest totalnym kretynem, na pewno wykończyłby w pierwszej kolejności Ryśka, ponieważ jest na strzał. Dzięki temu, no, Karwalek tutaj traci trochę punktów wytrzymałości, ale dalej są dwa czołgi w grze. Czołg, który ma 111 życia, jak pamiętacie już z niektórych powtórek, dalej jest groźny. Nawet jeżeli ma jeden życia, to dalej jest groźny. No tutaj Karwalek okupił to znaczną ilością punktów wytrzymałości, natomiast uratował Ryśka.
I wpłynęło to na to, że ten 5100 teraz nie ma już tylko jednego czołgu na wykończenie, ale ma dwa. Musiał wystrzelić dwa pociski, które, jak wiecie, no 5100 długo przeładowuje magazynek i to teraz zmieniło trochę bieg bitwy, no i w tym momencie mu zabrakło pocisków. 5100, jak każdy magazynek, w momencie, w którym zabraknie mu pocisków, jest zupełnie niegroźny, a przy okazji sam teraz musi uciekać, tutaj nie ma gdzie się ukryć. I niestety właśnie przepłacił to życiem. Gdyby koledzy się rozdzielili i strzelali do obu czołgów, 5100 najprawdopodobniej miałby tylko jeden czołg i by go skończył. I z trzeci, no tutaj bardzo odważnie wyjechał. Moim zdaniem bardzo głupio, no i też Rudy 102 poszedł do garażu. Został już w tym momencie jeden czołg. I już teraz nie ma żadnego. Mieliście tutaj piękny przykład właśnie współpracy. I tego, jak powinno się grać w drużynach. To jest na tyle, że chodzi o bitwę. Zaprezentuję wam teraz ekrany końcowe, natomiast nie będę ich szczegółowo omawiał, dlatego że w bitwach drużynowych, tak samo jak na twierdzach, chodzi o sukces całej drużyny. Także będę się z wami już żegnał. Jeżeli chcielibyście wstąpić do naszego planu, to bardzo serdecznie zapraszamy. Każdy gracz jest mile widziany. Szponeżarowie kłaniają się nisko. Cześć. Nie będzie, nic się nie dowiem.